Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej trwają ostatnie przygotowania do nowego roku akademickiego. Inauguracja odbędzie się 5 października o godzinie 9 w auli uczelni przy ulicy Willowej 2. Gościem specjalnym uroczystości będzie europejska komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Będzie to także ostatnia inauguracja roku akademickiego, którą poprowadzi obecny rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej profesor Ryszard Barcik, gdyż powoli dobiega końca jego druga rektorska kadencja. Inauguracja w 2015 roku będzie dla mnie jako rektora już dwóch kadencji ostatnią inauguracją jako rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej i będę niejako wygłaszał ostatnie przemówienie inauguracyjne. Następna inauguracja w październiku 2016 będzie już prowadzona przez nowego rektora. Uczelnię pozostawiam przede wszystkim w dobrym warunkach finansowych, w dobrej kondycji finansowej. Jest to po jakimś okresie trochę kłopotów finansowych, szczególnie na przełomie pierwszej kadencji i drugiej. Uczelnia dzisiaj ma wyniki plusowe, a to jest najważniejsze dla normalnego funkcjonowania i dalszego rozwoju. W związku z powyższym to jest najważniejszy jednak czynnik. Dlatego też funkcję rektora powinien obejmować ten, który może i tak nauką i dydaktyką się zajmuje, ale przede wszystkim menedżer, który umie liczyć koszty i który umie analizować i który po prostu przewidzie następstwo swoich decyzji, a szczególnie po prostu kosztów finansowych. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prorektor Akademii Techniczno-Humanistycznej do spraw studenckich i kształcenia, profesor Henryk Klama, podsumował wstępne wyniki rekrutacji na rok akademicki 2015-2016. To, co działo się i obserwowaliśmy na poziomie szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych i szkół średnich, czyli ten niż demograficzny i zmniejszony nabór do tych szkół, tak samo teraz już zaczyna dotykać szkół wyższych. Po prostu to się przesuwa. O ile w ubiegłych latach nie doświadczaliśmy jeszcze tak bardzo tego niżu, także w tym roku już się on zaznaczył. Przede wszystkim zaznacza się również i spadek kształcenia, spadek kandydatów na studia niestacjonarne, ale to jest trend ogólnopolski. Wiele uczelni wyższych, publicznych zamyka studia niestacjonarne. My też na niektóre kierunki nie dokonywaliśmy naboru, zwłaszcza na kierunki humanistyczne. No jest taka tendencja, że studenci już tej formy kształcenia nie wybierają, kandydaci tej formy kształcenia nie wybierają. Proszę Państwa, przygotowaliśmy, jeśli chodzi o studia stacjonarne, bo one są najistotniejsze, przygotowaliśmy 1738 miejsc w tym roku dla naszych kandydatów i przyjęliśmy 1605 osób na studia stacjonarne. 1605 osób. Jeśli chodzi o studia pierwszego stopnia, to przygotowaliśmy 1340 miejsc, a przyjęliśmy 1327 osób. Czyli mniej więcej wypełniamy ten limit naszych przyjęć, chociaż te limity troszkę zmniejszyliśmy w stosunku do roku ubiegłego. Poinformowano także, że Akademia Techniczno-Humanistyczna przygotowuje się do internacjonalizacji kształcenia oraz kształcenia w językach obcych. Chcielibyśmy widzieć tutaj u nas w Bielsku studentów z Ukrainy, ale być może również studentów z Chin. Widzimy to poprzez tworzenie wspólnych studiów i wydawanie tak zwanych podwójnych dyplomów. Można to robić w układach 2 plus 2 albo 3 plus 1, czyli 3 lata studiów w uczelni chińskiej, 1 rok studiów w uczelni polskiej, w tym przypadku u nas. Oczywiście my musimy uznać swoje programy kształcenia i sposób kształcenia i ten sposób kształcenia w uczelni chińskiej, on musi być kompatybilny z naszym prawem o szkolnictwie wyższym i wtedy dopiero możemy uznać te programy, ale wiele uczelni już tak robi i to jest jeden z kierunków działania. Rozpoczynając swoją pierwszą kadencję rektora, profesor Ryszard Barcik wyznaczył tak zwaną mapę drogową, która ma doprowadzić Akademię Techniczno-Humanistyczną do przekształcenia w uniwersytet. Właśnie na to położyłem nacisk, ale nie obiecywałem, że uda mnie się to dokonać. Natomiast
kłopoty finansowe, które też były przez pewien czas na przełomie tej pierwszej i drugiej kadencji, jak gdyby trochę oddaliły, ale nie przestaliśmy na ten temat myśleć, realizujemy to dalej i myślę, że w tej dekadzie powinno się udać. Także czwarte prawa doktoryzowania są jak gdyby w drodze, ja to mówię, a w zanadrzu mogą się wykroić jeszcze piąte i szóste, a to są warunek 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora, by uzyskać pozwolenie na otwarcie, zresztą poprzez uchwałę sejmową, do otwarcia Uniwersytetu na Podbeskidziu, a to mnie w pełni by satysfakcjonowało wtedy i pełne przejście na emeryturę. Zapytaliśmy także rektora o jego plany po tym, jak przestanie pełnić funkcję rektora po dwóch kadencjach. Oprócz rektora, to co powiedziałem, jestem naukowcem, jestem dydaktykiem i powiem szczerze, że ta nauka trochę była po macoszemu traktowana, dlatego że 90% zajmowało mi zarządzanie uczelnią. W związku z powyższym powrócę wreszcie do właściwego wykonywania zawodu, a więc przede wszystkim zajęcie się nauką, ma to śledzenie najnowszych rozwiązań, ale i tworzenie publikacji i rozpraw i książek. Mam dużo pomysłów do napisania książek, oczywiście nie beletrystycznych, tylko fachowych. No i dydaktyka też ewentualnie, która przyjdzie mi wykonywać, a myślę, że i pomocny będę nowemu rektorowi w zakresie jakichś rozwiązań, które ja z doświadczenia przeżywałem.